No i dzień dobry wszystkim. Witam Was w dniu dzisiejszym. Zaczynam tego weekendowego vloga. Co tutaj się wydarzyło w ogóle? Popatrzcie się, muszę wyjść na balkon. Ja jestem nieubrany, ale zaraz zobaczę, żebym się nie glebnął, nie wyślizgnął. Zimno. Zobaczcie, co się dzieje. Jaka śnieżyca. Gdzie my jesteśmy? Ale jaja. Odwrócę też kamerę, żebyście zobaczyli. Proszę bardzo, jak zaśnieżone. Jaka śnieżyca, ale pada śniegiem. Normalnie tak mamy teraz, jeśli chodzi w Poperszty-Lordyń. Zasypało nas. Zasypało. Poprzednim weekend było mroźno, a ten weekend nas zasypało śniegiem. Zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Kto to tam się tak tucze? Ktoś odśnieża samochód. I robię w tej chwili śniadanie. To będą takie keto placuszki zrobione z sera żółtego. Tak wyglądają, zobaczcie. Posypałem je taką papryką w proszku jeszcze. No i myślę, że będą dobre, tak? One są zrobione z tarty żółty ser, dwa jajka, mąka migdałowa, odrobinę proszku do pieczenia. Dobra, dam je do piekarnika. Musimy otworzyć tutaj lepiej. Pokażę Wam, jak to wstawiam, tak? Ile stopni dałem? Na razie 170, ale zwiększę później temperaturę. Tylko że tak, one się podpieką z jednej strony, później przewrócę na drugą i, no i zwiększę troszkę temperaturę, będą takie chrupiące. Dobra, zamykamy. I ja sobie popijam jeszcze poranną kawkę. Dobra, z mlekiem roślinnym. Proszę bardzo, tutaj dzidź sobie je teraz. Je sobie i przyjechał dziadek. Dziadek przyjechał odwiedzić nas, także będziemy jedli teraz śniadanie wspólnie. Trochę mi tu przeszkadza ten laptop, ale to jest moje stanowisko pracy w kuchni. Ja nie mam gdzie niestety pracować, dlatego tutaj to jest dobre miejsce. No i takie to są właśnie te, co zrobiłem, jak to się nazywa, te takie placki, tak? Mozzarella, pomidorki, tutaj takie pasty z soczewicy i sałatka. Ja nie wiem, z czego to sałatka jest, ale czasem taką po prostu kupujemy. Także bierzemy się za jedzenie. Smacznego. Ja zdążyłem podkurzać, a Anna zmywa podłogę teraz, tak? Wspólnie coś robimy pożytecznego w domu. Karim jest z dziadkiem przez tą chwilę, także no dzieje się tutaj. Porządki muszą być, jak widzicie. Anna sprzątająca. Otworzyliśmy okno, żeby się troszkę przewietrzyło, żeby było świeżego powietrza trochę. No i później trzeba będzie to wszystko też zaaranżować, ale na razie sprzątamy. Wyszedłem teraz na zewnątrz, ale jest zaśnieżone. Tylko że wiecie co, to będzie topnieć, to będzie takie błoto pośniegowe. Już się robi w zasadzie i zaczyna to nie wyglądać trochę ciekawie. Ale co, idę tędy i idę najpierw do bankomatu, żeby wypłacić pieniądze, a później do sklepu. No i po drodze chciałem Wam coś powiedzieć, ale przejdę tamtędy przez parking, bo będę miał trochę ciszy i spokoju, będę mógł nagrać i coś Wam tutaj opowiedzieć. Muszę uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo jest naprawdę ślisko. Tędy idę przez parking, zobaczcie, jak jest zaśnieżone, tam już wyszły dzieciaki na sanki. Normalnie ten auta całe zasypane, biały Jul też, później będę musiał odśnieżyć. Dobra, przejdę tędy. No i oczywiście chciałem Wam coś opowiedzieć, tak? Jak jedliśmy to śniadanie, właściwie to taki mam niesmak teraz, bo to co powiedział teściu, to wiecie co, ciężkie relacje, naprawdę ciężkie. Robiłem vloga tego świątecznego, gdzie mówiłem, jak to wyglądało z tym próbowaniem jedzenia i tak dalej. No oczywiście w tej kwestii nic się nie zmieniło. Widzieliście co mieliśmy na śniadanie, ta sałatka taka, o której mówiłem, że nie wiem co to jest, to był hummus, ale z czymś tam jeszcze. I tatany skosztował ten hummus. Jego mina była taka, bo Anna się go pyta, czy smakuje mu to, tak? Jego mina była taka, jakby co najmniej kupę wziął do buzi, tak? Nie obrażając nikogo, tak? Ale no po prostu zdziwiony, że my takie rzeczy jemy. W ogóle, jak on to skomentował na samym początku, jak zobaczył, jak ja podałem te takie placki zrobione z sera żółtego, tak? I jak podałem tą mozzarellę, te pomidorki i tak dalej. Nie mieliśmy nic innego, tak? Nie kupujemy na razie żadnych szynek i tak dalej. Zresztą wszystkie szynki są zrobione z wieprzowiny, którą ja nie jem. Więc no nie kupuję żadnych wędlin, tak?
I na tą chwilę, kiedy tata Anny miał przyjechać, też niczego właściwie nie kupiliśmy. Było to, co było w domu, tak? Myśleliśmy, że zje tata Anny cokolwiek, ale zjadł jednego tego placka. Jeszcze w ogóle jak on to skomentował, bo miałem powiedzieć, na samym początku jak zobaczył to jedzenie, to mówi, czy to jest jedzenie dla świni, i tak się zaczął śmiać. Ja sobie myślę tak, nie wiem, tak się popatrzyłem na Anę, popatrzyłem się na niego. Nie wiem, czy on zrozumiał i zajarzył, że nie było to zbyt smaczne, co powiedział, jak to się mówi. No i nic, no i zjadł tylko to, my na to mówimy lipie, tak, na te placki. Tą jedną lipię, skosztował tych pomidorków. Też się tak skrzywił, jakby nie wiadomo, co jadł te pomidory. Mozzarella, ja tą mozzarellę przyprawiłem, że posoliłem delikatnie, dałem troszkę pieprzu i polałem takimi kilkoma kroplami oliwy z oliwek, tak żeby to było smaczne, bo ta mozzarella jest taka trochę faktycznie bez smaku. I ja taką zjadłem, a ona później zjadła, jak skończyła karmić Karima. No ale tata Anny nie, no. Dla niego mozzarella jest niejadalna przecież, tak? Nawet nie skosztował tej mozzarelli. No i wydaje mi się, że jest po prostu głodny. No ale trudno. Będzie obiad. My na obiad rozmroziliśmy takie kiełbasy. I prawdopodobnie one są zrobione z wieprzowiny, więc zobaczymy. Może akurat... co? Może akurat on wtedy zje, tak? No wtedy na pewno zje. Jeszcze Anna zrobi... Mama łygę. Ja oczywiście tych kiełbas nie będę jadł, jeżeli one są wieprzowe. Mieliśmy jeszcze z tego z jagnięciny te kiełbasy, więc nie wiem. Jakby były z jagnięciny, no to wtedy zjem, ale jak będą z wieprzowiny, to nie będę jadł tych kiełbas. Więc nie wiem, które się rozmroziły tak de facto. Wydaje mi się, że chyba te wieprzowe, więc no nie wiem, co ja będę jadł na obiad, ale nie przejmuję się tym jakoś tak. Ostatnio żołądek mi się w ogóle też skurczył, mniej jem. No i tak mówiłem, nie piję żadnego alkoholu. Tata Anny w ogóle też był zaskoczony, że nie napije się nic, tak? On liczył na to, że przyjedzie, że otworzę tutaj cujkę, poleję, będziemy pili jak zawsze. No nic takiego się nie wydarzy, ponieważ no nie piję, tak? Do urodzin Karima i w urodziny Karima, wtedy kiedy będzie przyjęcie, no to wtedy się napije, a później do wakacji nic, nic. No i we wakacje może napiję się jakiegoś piwa czy coś też w swoje urodziny, bo mam urodziny 6 lipca, tak? I później planuję znowu nic nie pić, tak? Po prostu tak chcę, no. Mam ochotę nie pić tego alkoholu i tyle, tak? Taki jest challenge, takie jest wyzwanie, takie jest noworoczne postanowienie. Doszedłem teraz do głównej ulicy, no i przejdę się tam dalej, żeby szukać. Ja wiem, gdzie jest bankomat i wypłacić tą gotówkę. Ciężko się idzie tymi chodnikami, tam po drugiej stronie praktycznie w ogóle nie jest to niemożliwe, bo jest tak zaśnieżone, tędy trochę ciut lepiej. No i trzeba tak się przedzierać, jest ślisko, takie warunki są jakie są. Tak jak powiedziałem na początku tego vloga, w zeszłym tygodniu był mróz, w zeszły weekend, a tym razem nas zasypało, także takie mamy warunki, jak widzicie, plucha. To są takie właśnie uroki zimy w mieście, tak? Ja uważam, że zima fajna to jest w górach, a w mieście, no to widzicie, to jak to się przedstawia, tak? Nie jest już tak fajnie mi minusio znowu. W górach to wiecie, jak to jest. Śnieg musi być, bo są sanki, jakieś narty, aktywności sportowe i tak dalej. Także tam takie rzeczy się dzieją, a w mieście, no co? Psy będą tu sikały. I będą zaraz żółte plamy, tak? Tak to będzie wyglądało. Stanowczo lepiej idzie się ulicą, bo powiem wam, że po tym chodniku jest tak nierówno od tego śniegu. Tam słychać gościa z łopatą, który odśnieża. Już mam niedaleko do tego bankomatu zresztą. Idę tą ulicą, ale powiem wam, że kierowcy to są tacy niereformowalni, przejeżdżają. Chlapią też tym błotem pośniegowym, trzeba uważać. Całe mam spodnie schlapane, jak to się mówi tam. Dobra, doszedłem do tego bankomatu tutaj. Widzę, że jest kolejka, to muszę chwilę zaczekać. No i ten, wypłacę gotówkę. Tutaj jest ten bankomat. Muszę wejść na takie schodki. Trochę się gibocą. No i co? I wypłacimy gotówkę. Na razie wyłączam się, bo nie pokazuję żadnych pinów. Karta już jest, mogę zabrać. Schowam sobie kartę. I gdzie jest gotówka? No, please take your cash, napisane. Proszę bardzo. Tada, 50 lejów. Idę coś kupić.
tutaj w pobliżu był taki sklepik, widziałem, osiedlowy, i tam chcę iść do niego, ponieważ widziałem, że mają pora. To jest warzywo, które nie wszędzie jest, a jest mi potrzebne. No i kupię jeszcze pietruszkę taką w korzeniu, tak, bo będzie mi potrzebna. Teściu przywiózł kurczaka ze wsi, tak, specjalnie dla nas, także za to jestem mu wdzięczny i dziękuję bardzo. Także tego kurczaka będę gotował, zrobię na nim rosół z piersi, z kurczaka. No będzie mięso dla Karima, tak żeśmy postanowili. No a my zjemy całą resztę. Jak będzie ugotowany, to go upiekę i będzie dobry. Ale to będę wszystko robił później. A na razie potrzebne mi te dwa warzywa. Pietruszka i por. Muszę bardzo uważać, jak tędy idę, żeby nie glebnąć. W tym miejscu jest ten sklepik. Widzicie tam? Legumy, frukty, czyli warzywa, owoce. Ejku, jak się ślizgam. No i tutaj właśnie idę, bo widziałem, że mają tego pora. Dobra, widzę, jest tutaj już na zewnątrz, także sobie wybiorę zaraz i kupię. Zapłaciłem 5 lejów za pora. Złamałem go tak w pół, nie wiem, czy to będzie widać. Mam w siatce, dwie pietruszki wziąłem i pani się pyta, czy nie mam drobnych. No nie mam drobnych, bo wziąłem z bankomatu ten. I pyta się, czy nie mam karty. Powiedziałem, że nie mam. Musiała się postarać, żeby mi wydać resztę. Nie po to wziąłem gotówkę, żeby płacić teraz kartą, tak? No trudno, no. Pozbyła się drobnych, ale ja rozmieniłem 5 dych. No i tak to jest. Przejdę, nie wiem, jak mam iść tutaj. Czy lewą stroną, czy prawą? Chyba lewą stroną, tak? Przejdę lewą stroną, no i idę do domu tą ulicą. Także zakupy zrobione po byku, tak? Pori, pietruszka. Ale dobra, jest potrzebne, to jest potrzebne. Musiałem kupić, to musiałem. Przynajmniej też jest jakaś gotówka na jakieś drobne zakupy. Zawsze się przyda. A w ogóle to będziemy musieli za mną zrobić jakieś chyba większe zakupy, bo już w lodówce trochę pusto. Pasowałoby nam kupić mięso, wołowinę, tak? Może jeszcze coś, nie wiem, takiego, co bym mógł porobić na zapas tego mięsa, albo żebyśmy znowu zamrozili. No zobaczymy, jak to będzie też. Będę miał niedługo te meal tickety w pracy, to może uda się coś kupić z tej karty takiej, co mam na jedzenie. Też by można było to wykorzystać, także zobaczymy. Na razie wracam do domu. Jestem już w domu, będę gotował teraz rosół. Pokażę wam w ogóle, jak wygląda ta kura, bo to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja tutaj umyłem to mięso, ale będę je gotował kilka razy, bo chcę, żeby taką wodę pierwszą z tego wyrzucić. Ona będzie. Ale zobaczcie, jakie to jest tłuste. Jaki tłuszcz tu jest tej kury. Na skrzydle nie, ale tutaj na tej nóżce widzieliście kiedyś takiego kurczaka ze sklepu. To jest wszystko tłuszcz. To jest tłuszcz. Normalnie tłusta kura. Niesamowite to jest, naprawdę, bo to, co sprzedają w tym w sklepach, to jest po prostu jakaś parodia kurczaka, tak? Jakie to jest tłuste. Jakim tłuszczem kapie po prostu ta kura, tak? Niektórzy mówią, że nie smakuje taka ze wsi, bo przyzwyczajeni są po prostu do tej kury takiej, wiecie co, z tego, jak to się mówi, ze sklepu. A to jest naprawdę takie, zobaczcie, jakie skrzydełko. Ona tu przyszła do mnie, coś bierze z lodówki. Naprawdę ten, tutaj kolejna jakaś taka część tej kury. No nic, zaleję to wodą i będę to teraz gotował. Kurczak nastawiony i się już teraz gotuje. Później odleję tą pierwszą wodę i naleję nową, a na razie niech się po prostu zagotuje. Dodam troszkę wegety, później dodam ponownie, żeby to tak przesiąkło po prostu taką przyprawą. A tutaj już mam przygotowane warzywa. Seler jakiś taki dziwny, ten seler, to jest ten ze wsi, z tego sklepu, co zamówiliśmy jeszcze. Ten por pokroiłem. Mamy marchewki też jeszcze takie ekologiczne. Tam jest pietruszka gdzieś, tak, tu jest pietruszka. A tu mam selera, liście selera takie zamrożone, także dorzucę też do rosołu, żeby się to gotowało wszystko razem później. Wyszedłem trochę na balkon się przewietrzyć. Muszę wam powiedzieć, że teściu w ogóle jest nieprzyzwyczajony do tego, że ja robię pewne rzeczy w domu. Znaczy, już zaakceptował to, tak, że sprzątam, że gotuję, ale dla niego jest to nienormalne, bo takie rzeczy powinna robić kobieta w domu. On tak uważa, jest tak wychowany. Co mogę powiedzieć? Zostawił taki papierek po batoniku takim, co kupiliśmy w farmacji, a tej takiej, taka zdrowsza wersja.
No i on tego nie wyrzucił na przykład, tak? Ja nie mówię, żeby ktoś sprzątał, jak przychodzi w gości i ten, ale to są takie gdzieś elementarne, wydaje mi się, podstawowe zasady, że ja nie mówię, żeby tu przyszedł i gary zmywał, ale żeby wyrzucić papierek po sobie, no to można by wyrzucić. Anna to zrobiła, więc nie zdążyłem uwiecznić tego momentu. I co mogę wam powiedzieć? No jest to takie wszystko trochę zaskakujące. Nie mówię to, żeby się skarżyć, tylko mówię gdzieś, jaka jest też mentalność ludzi tutaj, tak? Ludzi, którzy pochodzą ze wsi, którzy są tak gdzieś wychowani w takim przekonaniu, że pewne obowiązki należą tylko do mężczyzn, pewne obowiązki należą tylko do kobiet, tak? I teść jest właśnie tego pokroju osobą, że w domu, no to on musi mieć wszystko podane, tak? Obiad podany na talerzu, tak? Sam ma problem z tym, żeby nawet sobie odgrzać, nie? No takie to wszystko jest dziwne, nie? Nie wiem, jak ten vlog będzie wyglądał, bo tak dzisiaj trochę dużo opowiadam o różnych takich rzeczach, ale są to gdzieś moje obserwacje, są to rzeczy, które mnie gdzieś w głębi dusz, jak to się mówi, drażnią, bo uważam, że pewne rzeczy nie są normalne, aczkolwiek dla kogoś wydają się być normalne, tak? No, także tak to jest, słuchajcie. No nic, będę piekł też te kiełbasy, ona mnie tutaj poprosiła, żebym je już przygotował. Zaraz sprawdzę, ale już widzę tak na pierwszy rzut oka, że one są z wieprzowiny, więc raczej odpada, żebym ja cokolwiek zjadł. Ale zaraz sprawdzę i wam pokażę. Tak, już pachnie wieprzowiną, to są wieprzowe kiełbasy, także nie będę tego niestety jadł dzisiaj. Kiełbasy wsadzone do takiego naczynia żaroodpornego, także już je mogę wstawić też do piekarnika. No i teściu będzie miał w końcu wyżerkę. Nie śmieję się, broń Boże, nie o to mi chodzi, tylko mówię to w tym sensie, że no będzie mógł zjeść coś, co będzie lubił, tak? Coś, co nie będzie humusem, coś, co nie będzie jedzeniem takim dla świni, jak są te lipie, które zrobiliśmy rano, zrobiłem, czy mozzarella, czy pomidorki koktajlowe, które nie są jadalne. Możecie mi dać znać, czy jak robicie rosół, to macie też taki patent w postaci opalania cebuli. Ja tak robię. Ja tak lubię robić właśnie, opalam cebulę. No, z kilku stron, żeby taka była. Ja lubię w ogóle, jak jest dużo cebuli w rosole i nadaje ta cebula taki fajny smak do rosołu. Także no to jest taki gdzieś, nie wiem, patent. Nie wiem. Mój tata tak zawsze robił, tak? I nauczyłem się od niego. On jest w ogóle też dobry w gotowaniu. Także gdzieś tam odziedziczyłem po nim. No i co? I tak to się przedstawia. Dlatego właśnie taką cebulkę lubię. Ja w ogóle, jak ona się ugotuje, to zawsze wyławiam te cebule z rosołu i lubię takie jeść ugotowane, no nie wiem, po prostu zawsze sobie nakładam jakieś warzywa, nie wiem, z makaronem rosół, tylko wolę, jak w tym rosole jest więcej marchewki, taka cebula, jakiś por i takie warzywa ja lubię zjeść ugotowane razem z rosołem. Oczywiście nie jem selera i pietruszki, bo jakoś to już nie jest takie smaczne, ale marchewka jest taka słodkawa, cebula ma też fajny smak i por, który lubię, także w ten sposób jadam zawsze rosół. Anna nauczyła się ode mnie. Postępy w kuchni tutaj trwają. Już ugotowałem tego kurczaka. Zresztą zobaczcie. Kurczak jest tutaj ugotowany, proszę bardzo. Później go wstawię do piekarnika. Rosół się gotuje w tym garnku. Wstawiłem przed chwilą warzywa, także musi to wszystko dobrze przejść, ten wywar warzywami i tak dalej. A tutaj jest woda na mama łygę. W tym tuć takim tradycyjnym gotuję. Troszkę podsypałem tym melej i później dosypię więcej, jak się to weźmie i słuchajcie, zagotuje woda. A teraz uwaga, buchnie para tutaj. Buchnie jak zawsze kiełbasy, które tam się upiekły w piekarniku. Na razie je zamykam, żeby były jeszcze ciepłe, zanim się ugotuje ta mama łyga. Znaczy sama nie, tylko ja ją muszę zrobić. Tutaj nastawiłem warzywa dla Karima, żeby się gotowały na parze. Wgrywam vloga na drugi kanał. No i tak się rzeczy toczą tego dzisiejszego weekendu. Przyszła jeszcze do nas siostra Anny, najmłodsza Nikoleta, bo tata przywiózł jej jakąś walizkę, którą jej kupił, taką jak na samolot, tak? Jakby chciała gdzieś polecieć, nie wiem, czy się gdzieś wybiera, czy nie pytałem. Karin chyba się obudził właśnie, no i wszyscy czekają, aż będzie jedzenie gotowe. Ja nie wiem, co będę jadł, może odrobinę tej mama łygi zjem trochę? No i nie wiem, kiełbas nie będę jadł, no bo z wieprzowiny są. Nie wiem, co zjeść, zobaczę zresztą sam, zastanowię się. Fajnie mi się nagrywa na balkonie. Jest trochę chłodnawo, to wiadomo, ale tutaj jest przynajmniej powietrze. Tam w kuchni jest jak jest. Tata Anny się pytał, czy nie chce włączyć okapu. Ja mówię, że nie, bo to robi tylko
hałas, a właściwie ten okop nic nie daje, nie wiem, nie wciąga i tak jakiegoś tam zapachu czy czegoś, nie wiem. Taki ten okop jest tutaj kijowy, więc ja preferuję otworzyć okno i mieć otwarte drzwi balkonowe. No i co? Wyszedłem teraz przed blok, czekam na nich wszystkich, bo jesteśmy po obiedzie, zjedliśmy. Później wam zresztą opowiem coś związanego jeszcze z jedzeniem, pewną ciekawostkę, jak to można nazwać. No idziemy wszyscy na wspólny spacer, oni się ubierają, będą zjeżdżać windą. Ja przeważnie chodzę schodami, bo ta winda bardzo pomału działa i nie mam cierpliwości czekać. No i tak sobie wyszedłem, bo już chciałem też złapać trochę świeżego powietrza. Jest gorąco, jak się ubrałem w kurtkę, więc czekam na nich tutaj przed blokiem. Także zaraz przyjdą, no i zobaczymy, gdzie pójdziemy na spacer. Tam u góry z tego bloku, powiem wam, że spadł taki śnieg tam gdzieś z dachu, tak? I jakby to normalnie spadło, jakby to było auto, jakby stało, akurat spadło na puste miejsce parkingowe, ale normalnie taki lód, że rozbiłoby szybę. No jaki dzidzi idzie, jaki dzidzi idzie, kto tutaj jest? O, patrzcie, będzie ciężko iść, bo popatrzcie, Kalim, jest zaśnieżone, jak z takim wózkiem iść tutaj? No ciężko, dziadek niech cię prowadzi, no, niech się przyda na coś. Gdzie ten dziadek poszedł na drugą stronę, gdzie my idziemy teraz? Nie wiadomo, gdzie tu iść, zastanawiamy się. Ona mówi, żeby iść tam z tyłu, tam, jak ja szedłem dzisiaj tym parkingiem, koło parkingu. Więc teraz zobaczymy. O, policja przyjechała. Gdzie oni tu biegną? Gdzie oni tu biegną? Dobra. Chyba zawracamy w drugą stronę. Dobra, chodźmy już na ten spacer. A na jaka jest zima w Bukareszcie? Zima, wiesz co to znaczy zima? No, tak, jaka jest zima w Bukareszcie? Jaka? Co to znaczy? A, czyli taka plucha my to nazywamy. Plucha po polsku. Tak pluchowa to jest, tak? Nie podoba ci się? Lepsza zima w górach, co? In the mountain, tak? O, jejku! Patrz, jak tu jest ślisko normalnie. Idę i nagrywam, tak. Chciałem uważać lepiej na telefon, którym nagrywam. Tam ręce to mam dwie, jak połamę, nie? I oni tam poszli, naprzód. Zrobiliśmy sobie zdjęcie rodzinne, tak? Zdjęcie rodzinne. Z rodziną się dobrze wychodzi na zdjęciu? Tak. Wiesz, co to znaczy chociaż? Czy nie? Ona rozkojarzona, tam patrzę coś. Wiesz, co to znaczy z rodziną się dobrze wychodzi na zdjęciu? Tak? Tak? Rozumiesz? Jaki? Piszk rozumie wszystko po polsku. No to dobrze. Karim, zobacz jaki śnieg. Podoba ci się śnieg, czy nie podoba ci się śnieg? Podoba ci się śnieg? Zobacz, jaki zimny, czy nie zimny, Karim? Zimny śnieg, ale jaja. I mokry. Dzidź, trzeba przejść. Chodź, chodź, przeniesiemy cię kawałeczek. Chodź, chodź dzidź. Tutaj. Ciężko normalnie, śnieg taki. No idź. No i co? Byliśmy w restauracji, która nazywa się Check-in. Tam posiedzieliśmy chyba z godzinę nawet czasu. Karim nawet się nie nudził, nawet był zainteresowany, że nowe miejsce. Taki był aktywny dzidź, cały czas coś tam no miał przy sobie, dawaliśmy mu, żeby się zajął, tak? Napił się trochę wody i co, siedzieliśmy, miał takie krzesełko dostawione, także fajnie, fajnie, bo nam po prostu zorganizowali, żeby miał wygodnie, tak? No i co? Anna wraz ze swoją familią zamówili sobie taki deser lava cake, tutaj wam się gdzieś w międzyczasie wszystko będzie wyświetlało, bo tam ponagrywałem, tak? Tylko, że nagrałem, ale słuchajcie, no pokazuję teraz, bo było głośno, muzyka szła i nie byłem w stanie po prostu mówić tam w restauracji, tak? Dlatego opisuję, jak było teraz, jak już wyszliśmy. No i co? I możecie zobaczyć w międzyczasie właśnie. Także ten deser, tak? Lava cake. Ja nie jadłem, bo jestem na diecie. No i ja sobie nie chciałem po prostu niczego zamawiać. Ten tata jeszcze wypił dwa piwa. Wody. Ja tylko wody się trochę napiłem, tak? Bo była taka woda dla nas wszystkich przy stole. No to ja tą wodę wypiłem, szklankę wody i tyle, tak? Dietetycznie, żeby było, nie? No i co? Teraz idziemy, wracamy do domu. I co? No było sympatycznie, można powiedzieć.
Idziemy znowu ulicą, słuchajcie, bo jest... Nie da się iść tymi chodnikami, zobaczcie, jakie zaśnieżone i tak dalej. Takie to miasto jest po prostu... Już nie chcę się denerwować, nie? Jest jak jest, tak? Nie ma po prostu chodników, jak już są kawałek chodnika pół metra, to jest, jak widać, po prostu zaśnieżone i wózkiem nie da się przejechać. Także dziś jedzie z dziadkiem tutaj. Dobra, niech jedzie i za niedługo będziemy właśnie w domu. Karim, jak ci się idzie w wózeczku tutaj na spacerku? Ale idziesz teraz normalnie jak pasażer w autobusie, tak tyłem obrócony. Taki dziś idzie na spacerze. Fajnie? O, pomachaj do widzów, pomachaj. Ja już przeszedłem na drugą stronę ulicy, oni są tam, jak widać, naprzeciwko. No i tędy zmierzamy, zaraz do domu. Tu prowadzi droga właśnie ta, którą szliśmy dzisiaj, którą ja spacerowałem rano. I tutaj jeszcze jedynie się idzie jako tako, bo jest chodnik po prostu. Już prawie doszliśmy, muszę uważać, żeby się nie ślizgnąć. Dzieci idzie w wózeczku. Tutaj dużo aktywności, zobaczcie. Ktoś ulepił bałwana. Jaki fajny bałwan tam. Zaraz wam pokażę. Jaki fajny bałwan ma. Oczy zrobione. Nie tylko ręce. Fajny. Co jest? Ty byś ulepił bałwana, Karim, czy nie? Zobacz, jakiego ładnego bałwana tam dzieci zrobiły. Gdzieś? Nie jesteśmy już w domu. Ja musiałem jeszcze wstawić tego kurczaka, żeby się piekł więcej. Zresztą popatrzcie. Bo jeszcze jest niedopieczony, jeszcze chcę, żeby się tak dopiekł bardziej. No, jak wyszliśmy, no to nie mogłem tak zostawić wszystkiego, tak? Tak samo rosół. Rosół już jest, muszę powiedzieć, że no po prostu rewelacja, ale odrobinę go posoliłem i odrobinę dodałem ekologicznej wegety. Ktoś mi pisał kiedyś komentarz, że używam jakichś kucharków. To nie jest żaden kucharek, to jest ekologiczna wegeta. Zmielone warzywa. Przywiozłem taką z Polski, kupiłem w takim biosklepie na placu Imbramowskim. Także nie używam żadnych kucharków. Mama Anny używa ten taki kucharek. I ja się pytam jej, czemu używa tą wegetę taką. Jest ta, żeby używała, tak? Jak ona coś gotuje nawet dla siebie tutaj. No bo ona jest przyzwyczajona do smaku tamtej. Ja mówię, no ale tamta to jest trucizna. Czesefak, co zrobić? Myślenie takie. Dobra, tutaj jeszcze mam ten garnek po mamałydze. Sam się nie umyję, dałem, żeby odmoczyć i spróbuję go teraz umyć tak, żeby to było już czyste. Rosół jeszcze, no, tak 10 minut maksymalnie, niech się pogotuje. No a kurczak to zobaczymy, tak. Niech się upiecze, byle byłby dobrze upieczony, jeszcze z jakieś pół godziny, 40 minut. No i co? No i zobaczymy, jak dalej będzie ten nasz weekend przebiegał. Siostra i tata są w drugim pokoju, tam coś gadają jeszcze. No i tak, no i zobaczymy, jak dalej. O, idzie Anna tutaj do mnie, która chce zobaczyć, co zrobiłem dobrego do jedzenia. Kurczak już się upiekł i naprawdę wygląda fajnie, żeby nie powiedzieć inaczej. Proszę bardzo, taki upieczony kurak. Tak wygląda. Myślę, że więcej już mu nie potrzeba. I popatrzcie się, co tutaj jeszcze sobie zrobiłem. Herbatę. Z tych pędów sosny takich, tak? Tym razem bez Earl Grey, z niczym nie mieszałem, po prostu taka i ona już się to zaparzyło dosyć długo. Będę mógł za chwilę wyrzucić te fusy. No i taką mam w kubeczku właśnie tą herbatkę. Tak wygląda, no, jak to się mówi, bez koloru trochę, ale myślę, że smakuje dobrze. Ma taki specyficzny smak. Ja go lubię po prostu, no, nie wiem. Herbata z pędów sosny. Tak to jest. Dobra, napiję się trochę herbaty, posiedzę sobie, odpocznę. Rosół się już też skończył gotować, wystarczy. Jest porobione. Tam dziadek z siostrą Anny jeszcze bawią się z Karimem. Ja potrzebuję mieć chwilę spokoju dla siebie i sobie posiedzę tutaj w kuchni. No i napiję się tej herbatki. No i dzień dobry, jest dzień następny, idę teraz odmrozić samochód, muszę go przepalić, chcę iść też, pojechać, zatankować trochę gazu, tak, bo już się skończył, no i co, taki jest na razie plan, Karim na razie bawi się za mną, no i później pójdzie pewnie spać i co, także zabieram się za, tutaj za ten samochód,
No i co, jeszcze coś tam nagram na tej stacji i później będę chciał podsumować ten dzisiejszy film, powiedzieć jeszcze parę rzeczy, tak, o których tam wspominałem wcześniej. Dobra, ale na razie chodźmy teraz do tego samochodu. Jaki zaśnieżony biały jul. Tak jest w ogóle ślisko, lód taki, przymarzło jest. Teraz przymrozek, minus nie wiem ile. Zobaczę w samochodzie, jaka jest temperatura, bo jest ujemna, ale jest, no, zima, tak? Nie ma co narzekać, ja lubię w sumie, jak jest zimno. Miałem tak dosyć tego lata, które było takie upalne tutaj w Rumunii. Proszę, jest biały jul, jaki zaśnieżony. Będę miał co robić, muszę go odpalić. Mam nadzieję, że zapali, zobaczymy. No i co, zobaczcie, przymarzły drzwi. Nie otworzę drzwi. A, nie chcę urwać klamki. A dobra, otwarły się, jejku. Ale przymarzło. Ale zanim odpalę samochód, to muszę trochę odśnieżyć tutaj. Te wycieraczki podnieść do góry, tak? Bo jakby one przymarzły, to zepsuję wycieraczki. Ja nie chcę tego zrobić, tak jak ostatnio robiłem. I ten, zobaczcie ile śniegu. Muszę ubrać rękawiczki, mam rękawiczki, bo i zimno. Dobra, ubiorę rękawiczkę. Okej, teraz lepiej można odśnieżać, ale zasypało samochód. Cały taki zasypany. Trochę to potrwa, zanim się go odmrozi. No co zrobić? Co zrobić? Niestety tak trzeba. Tutaj. Dobra, jeszcze odgarnę sobie. Tutaj odgarniemy trochę z tego. Jak będę wsiadał, to żeby mi się ten śnieg nie sypał do środka, do samochodu. Dobra. Przejdę na drugą stronę. Ale jedzie tam gość i po lodzie tak szura. Szura, bo jest przymarznięte to po lodzie szura. O kurde, jaki tu śnieg. Dobra. Ale normalnie robię vloga z odśnieżania samochodu. Z odśnieżania, dobra. Jeszcze tutaj, żebym te wycieraczki był w stanie podnieść. No, podniosę one, przymarzły. Oczywiście, że przymarzły. Jedna wycieraczka. I przejdę tu. Ajku, jakiś śnieg, żebym wdepnął. Druga wycieraczka. No, jest tu. Przymarzło. Przymarzło. No jest to właśnie. To jest to, że przymarzło. Dobra, muszę wziąć, żeby próbować drugą ręką. Dobra, samochód jest odgarnięty, odśnieżony. Trochę to zajęło chyba, nie wiem, z 15 minut normalnie. Także tak to jest. Ale niech się jeszcze chwilę zagrzeje, odtaja te szyby i tak dalej. Wszystkie drzwi były przymarznięte. Wszystkie, tak musiałem ciągnąć delikatnie za te klamki, żeby ich nie urwać. Tak pomału, pomału, ale w końcu otwarłem wszystkie drzwi. Jeszcze nie wiem, czy bagażnik tylko jestem w stanie otworzyć. Zobaczymy, czy bagażnik... O, bagażnik nawet jest ok, chyba od Mars. Także dobra, wsiadam do auta i jeszcze trochę się zagrzeję i pojadę na tą stację. Jestem na takiej stacji, która nazywa się TSW. Oddalona chyba ze 2-3 km od nas. Ale tutaj jest tani gaz, w sumie tańszy niż na tym Petrom, tak? Tak wygląda stacja, tutaj zaparkowałem. Gaz kosztuje 3,27, benzyna widzę 6,65 i diesel 7,15. Także no, tanio raczej nie jest. No i czekam, aż ktoś przyjdzie, żeby zatankować gaz. Już idzie właśnie miły pan. Okej, gaz zatankowany. Wziąłem 15 litrów, także nie za dużo. Ale wiecie, jak to jest, już tak trochę miesiąc się kończy, nie ma sensu tankować też do pełna, nie będziemy gdzieś podróżować, tak, tylko żeby mieć tutaj po mieście, także to nam po prostu wystarczy na jakiś czas, no co, tak to jest, nie? Wydatki są różne, nie trzeba teraz tankować do pełna na pewno, tak, dobra, także co, zmierzam teraz do domu, no i później planuję wyjść na taki krótki spacer, żeby właśnie jeszcze coś do was poopowiadać w tym vlogu. No i tak wszystko podsumować, tak, cały ten dzisiejszy weekend, tak. Także ruszam w drogę. Wyjeżdżałem, to było minus 5 stopni, a teraz jest nagle minus 2, także nie wiem, ociepliło się, czy tam jaki jest ten czujnik temperatury, to jak silnik się nagrzeje, to pokazuje inaczej, ciężko stwierdzić. Wyszedłem teraz na spacer, zobaczcie jaki tu jest bałwan, widać go.
Musi go być widać, jest tam bałwan za mną taki. Dobra, a ja przejdę się tam dalej. Chciałem tutaj podsumować ten dzisiejszy film. W tej chwili Anna jest w domu z Karimem i przyszła Katalina, nasza koleżanka, tak? Ja sobie wyszedłem, korzystając z okazji właśnie, żeby przejść się i podsumować tego dzisiejszego vloga. Chciałem wam jeszcze powiedzieć o takiej sytuacji, jaka miała miejsce wczoraj, tak? Bo mówiłem, że wspomnę o tym, więc wspominam na koniec tego dzisiejszego filmu, tak? Odnośnie jedzenia, ponieważ przygotowywałem mamałygę do tych kiełbas, tak? Ja ich nie jadłem, bo one były wieprzowe. I tata Anny się mnie pytał 3 razy, czy mi pomóc przygotowywać mamałygę. I ja mówię, że nie, no co to jest za filozofia, żeby przygotować, tak? To nie jest żadne, nic trudnego, no muszę zagotować wodę i wsypać tą mamałygę, ten melaj, tak? I wziąć to i zagotować, tak? I tyle, tak? Miałem takie wrażenie, że po prostu chciał, żeby ktoś mi asystował przy tym, że Nikoleta, najmłodsza siostra, żeby asystowała i żeby to było zrobione, tak jak oni, nie wiem, lubią, albo żeby było nie za mało tej mamałygi. Ja powiem tak, że zrobiłem idealnie, bo wszyscy zjedli. Było dużo tej mamałygi, tak? Zdjęcie wam tu się gdzieś powinno wyświetlić, bo zrobiłem tam, jest kawałeczek, który ja sobie wziąłem tylko dla siebie i ja zjadłem tylko tam odrobinę i właściwie tylko z serem tą mamałygę, bo nic innego nie miałem wtedy. Także taki miałem trochę postny ten obiad, no ale jakoś sobie trochę pojadłem, tak? No i ten, a oni zjedli z kiełbasą i wtedy tata Anny mówi tak, że a no, żeby pomóc. Ja mówię, że nie ma takiej potrzeby, żeby mi pomagać, że ja sam zrobię tą mamałygę i ten. Ale to jak mówię, chyba mu się wydawało, że jakbym miał zrobić to, żeby nie było albo za mało, albo żeby była zrobiona, nie wiem, to jak oni lubią czy coś, ale wszyscy zjedli, więc chyba im smakowała. Przynajmniej Anna powiedziała, że jej smakowała i że nie była taka znowu bardzo gęsta. Trochę mi rzadsza wyszła ta mamałyga. Jakoś tak wyjątkowo, nie wiem czemu. Za mało może dałem tego melej. Pewnie tak. I ten, ale było dobre, tak? I nic się nie zmarnowało, nic się nie wyrzuciło, tak? Bo jakbym znowu zrobił tego, nie robiąc 0,5 kilo, żeby to znowu zostało i tak dalej. Nienawidzę wyrzucać jedzenia. To jest coś, o czym wam już mówiłem wielokrotnie, tak? Powtarzałem w poprzednich vlogach, tak? Nie lubię wyrzucać czegoś, żeby się coś marnotrawiło. Dlatego, no, było idealnie, że wszyscy zjedli i się skończyła mamałyga, tak? Wiem, że trochę dyskutuję, tak, jeśli chodzi o tym, ale no, mówię, jak jest, jak to wszystko wygląda. Ja muszę powiedzieć taką rzecz właśnie, bo Anna później się mnie pytała, tak, no, czy fajnie było i to, nie, mówię, no, było jak było, tak, no. Powiedziałem jej o tym, że mi się nie podobało, że tata Anny skomentował to tak, że to śniadanie, jak zrobiłem, że jak dla świń, jedzenie, tak, że jak on mógł tak w ogóle powiedzieć. Anna twierdzi, że nie wiem, czy ona nie słyszała tego, no ja wyraźnie słyszałem. Pewne rzeczy rozumiem po rumuńsku, więc ja to słyszałem i mi się to nie podobało, tak. Później w tej restauracji, no okej, było jak było, tak. Poszliśmy, no ogólnie było poprawnie, tak, jak to się mówi, tak. Tata Anny nie mógł wytrzymać bez cujki, no to mu nalałem, pił sam. Miał kieliszek i nalewał sobie sam do tego kieliszka. Później wypił 2 piwa jeszcze w tej restauracji, tak, także jak on chciał i tak lubi ten. Ja mu nie dotrzymywałem w tym sensie towarzystwa, bo po prostu nie piję tego alkoholu, tak. Mam przerwę, no i co, i muszą to wszyscy uszanować i tyle, tak. Nie chcę pić, to nie chcę pić. Ale ktoś tam kasła. No i ten, także ja po prostu tak myślę jeszcze i tak już reasumując ten, mnie się te relacje bardzo gdzieś tam pogarszają, tak, z rodziną Anny. Jest to smutne, ja wiem, że mówię o tym we vlogach i ten, ale nie wiem, to jest gdzieś moja forma też taka ekspresji uczuć i ekspresji tego, co myślę. Myślę, że za dużo jest jakichś takich różnic, które wynikają, tak, za dużo jest jakichś takich rzeczy, które, nie wiem, przykre mnie spotykają. Może to są drobne rzeczy, ale to wszystko się, słuchajcie, gdzieś tak kumuluje i powiem wam, że zaczyna to być naprawdę bardzo uciążliwe. Bardzo uciążliwe. Jak to będzie,
jaka nas czeka przyszłość, tak, jeżeli chodzi o to, ten, ja nie brałem ślubu z rodziną Anny, tylko brałem ślub z Anną, tak, to z Anną jest wszystko dobrze, to jak być powinno, robiłem film o Anie, który mieliście okazję oglądać, ale z kolei, jeżeli chodzi już o jej rodzinę, no to nie wygląda to tak zbyt fajnie. Nie wiem, może zrobię jeszcze jakieś filmy, w których jeszcze coś gdzieś opowiem, tak? Ja też nie wiem, na ile jestem w stanie też pewne rzeczy opowiadać tutaj na tym YouTubie. Co powinienem, a co nie powinienem mówić. Takie rzeczy, może niektóre są gdzieś prywatne czy ten, no ale aczkolwiek, no wiecie jak to jest, no czasami warto może powiedzieć to, że jak jest, tak? Bo później, wiecie, oglądacie te vlogi, oglądacie te filmy i ktoś mi może pytać się, a albo pisać w komentarzu, a bo ty tak, nie wiem, nie lubisz tej Rumunii, nie lubisz tego wszystkiego tutaj. Tak, no mnie to zbrzydło, mieszkanie w samej Rumunii, zbrzydło mi wiele rzeczy, ludzie też, grupa jaką prowadzę na Facebooku, Rumunia, blogi, vlogi i podróże. Ona po prostu zarosła pajęczyną. Ludzie tam dołączają, a ja nic nie publikuję, tak? Nic, bo powiem wam, że no nic mnie tu po prostu już tak nie cieszy, tak? Ja jestem strasznie wypalony już. Najpierw byłem wypalony bardzo Bukaresztem, a teraz wypaliła mnie już tak całkowicie ta Rumunia, moim zdaniem. Ja się nie nadaję do tej Rumunii, do tego kraju. Na początku wszystkie te rzeczy, które uważałem, że nie wiem, może są ciekawe, że są pewnymi tradycjami, że ludzie są tacy, a nie inni, to nie wiem, no po prostu gdzieś to akceptowałem, tak, myślałem, że tak ma być, ale na dłuższą metę jest to tutaj wszystko naprawdę męczące, tak, i znam kilkoro ludzi, którzy też tak myślą, tak, moja koleżanka Ewa z pracy, nawet z nią rozmawiałem ostatnio, znaczy pisaliśmy na Teamsie, bo no, nie byliśmy wtedy w biurze, tak, no i Ewa stwierdziła, że ona też chciałaby do Anglii wyjechać i tak dalej, tak. Znaczy ja nie mówię, że ja chcę do Anglii, mnie w ogóle interesują inne kierunki, tak, ale nie Anglia. A jak będzie i ten, pewne zmiany lubią, że tak powiem, ciszę, no i trzeba do tego dążyć, tak, bo powiem wam, ja sobie nie wyobrażam siebie tutaj przez najbliższe lata, jeśli chodzi o Rumunię, o tych ludzi tutaj, o to wszystko, jak tutaj wygląda w tym kraju, jakie jest życie, jeśli chodzi właśnie o Rumunię, tak? Już nie wiem, jak to powiedzieć. Coraz bardziej mi tutaj nie odpowiada wiele rzeczy, coraz bardziej wiele rzeczy mnie po prostu irytuje, łącznie właśnie z rodziną Anny. No i jest to takie przykre bardzo, bardzo przykre, tak? Ja wiem, że, no nie wiem, no, jakby to powiedzieć, no, muszą nastąpić gdzieś jakieś pewnie zmiany, bo no bo to tak się nie da na dłuższą metę, tak nie da się, nie wiem, zobaczymy jak będzie, co będzie. Na razie jest zima, na razie jest gdzieś zastój pewien na rynku pracy, żeby coś szukać poza Rumunią. Ja do Polski też się nie nadaję, już to powtarzałem, więc nie piszcie w komentarzach, żebym wracał do Polski, bo ja nie mam do czego wracać, w sensie, żeby tam się odnaleźć, żeby pracować, żeby tam egzystować, tak? Nie, w Polsce po prostu nie widzę perspektywy żadnej, żadnej perspektywy. Już lepsza ta perspektywa jest faktycznie w tej Rumunii, ale wszystkie rzeczy, które tu są dookoła, które tak otaczają, to one właśnie przytłaczają. No i są takie uciążliwe, tak? Łącznie z ludźmi, nawet najbliższymi tutaj. Także, no jest jak jest, co poradzić. Mam ze sobą drugą kamerę. Znaczy drugą, pierwszą kamerę. Vlog ten, który oglądacie, powstaje z telefonu. Chciałem nagrać telefonem. Raz na czas tak po prostu lubię nagrać tym iPhone'em vlogi. No a tą wziąłem GoPro, bo będę nagrywał za chwilę jeszcze coś innego. No i tak to jest, także takie moje gdzieś rozczarowanie pewnymi rzeczami, pewnymi sytuacjami. Nie wiem, niektórzy nie widzą po prostu problemu w takich rzeczach, tak, że można komuś, nie wiem, powiedzieć tak, że jedzenie dla świń czy coś, nie wiem, jeszcze śmiać się z tego, no nie wiem. Ciekawe, jakby to zadziałało w drugą stronę, jak ja bym tak powiedział, jadąc tam na przykład na wieś, nie? No ale oczywiście, jak to się mówi, tak nie zrobię, tak nie powiem, nie będę
nie będę na pewno ze swojej strony w ten sam sposób postępował. Mój manifest jest odnośnie jedzenia tutaj pewnych rzeczy właśnie taki, że nie jem tej wieprzowiny, wszystko to jest z wieprzowiną związane, no bo jest to częścią największą tradycji w Rumunii. I już obojętnie nawet, że rodzice Anny hodują tą świnię i tak dalej, to moim zdaniem, nie wiem, ja nie sięgnę po wieprzowinę i coraz bardziej jestem jeszcze w tym, utwierdzam się tak na co dzień, że no wieprzowina raczej prędko nie zagości w moim życiu, no chyba, że nie wiem, przeprowadzilibyśmy się gdzieś indziej, do innego kraju, to może wtedy, ale to też tak nie od razu. Nie wiem, zobaczymy jak będzie wszystko. Trzeba myśleć pozytywnie, czasami jest ciężko myśleć pozytywnie, czasami no po prostu jest jak jest, tak. Jest to jak ta pogoda dzisiaj, taka plucha. Tak to można nazwać wszystko. Dobra, nie będę was już tu zanudzał. Więcej nie nagrywam w tym dniu dzisiejszym, bo nie sądzę, żeby coś takiego się działo. Nie wiem, czy pójdziemy jeszcze gdzieś na spacer z Karimem, może później. Ale to na pewno musimy iść na jakieś zakupy. Później teściowa przyjedzie. No i co? I zobaczymy, jak to wszystko będzie, ale myślę, że nagrywania wystarczy. To, co miało być w tym vlogu, to było. Tyle z mojej strony, tak. Was zachęcam do tego, żebyście pisali komentarze, co wy uważacie i tak dalej. Zostawiajcie pierdółki w postaci łapek w górę. No i widzimy się w następnych vlogach, filmach. I jak będzie 1000 subskrypcji, to będę robił żywce też z tego kanału. Tyle z mojej strony. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Pa, pa.